Witajcie moi drodzy, to jest dzień szósty naszego wyzwania. Dziś skupimy się na dynamice i na naszym błędniku, po to, żeby go wzmocnić i swobodniej w ruchu, przemieszczając się z miejsca na miejsce, żebyśmy mogli wzmocnić naszą pewność siebie, kiedy przemieszczamy się z miejsca na miejsce. Zaczynamy! Zaczniemy od rozgrzewki wszystkich stawów, czyli ponownie wyciągamy prawą nogę do przodu wraz z oddechem, 10 okrążeń stopy w prawo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i w lewo, raz, 2, 3, 4, 5. Skupmy się na szybkości i dynamice dzisiaj. Góra, dół, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmienimy nogę, pamiętajmy też o oddechu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I w drugą stronę. I góra, dół. Zmiana, uginamy kolana, ręce na kolanach i krążymy w jedną stronę wraz z oddechem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I zmiana kierunku. I zmiana przód, tył. Zmieniamy pozycję, kładziemy ręce na biodrach i rotacja w biodrach. Pamiętajcie o własnym zakresie. Nie martwcie się tym, jeżeli słyszycie bądź czujecie jakieś przeskakiwania, trzaskania w stawach. Wszystko po to, żeby je rozgrzać i przygotować do następnych ruchów. I zmiana kierunku. Zmiana. Głęboki wdech do brzucha, ubieramy uśmiech na twarz i wydech. Ruszamy barkami. Do tyłu 10 razy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I zmiana kierunku do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I zmiana kierunku góra-dół. Powoli opuszczamy barki, nie rzucamy nimi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Otwieramy ręce, nadgarstki do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I całe ramiona do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Głęboki wdech. Przejdziemy do następnej pozycji, do następnego ćwiczenia. Dzisiaj włączymy trochę tańca, trochę ruchu ze zmianą kierunku. Pierwsze powtórzenia zrobię powoli, po to, żebyśmy zwrócili uwagę na detale, a później będziemy sobie płynąć w tańcu. Więc ustawiamy ręce do ramy, do walca i zaczynamy od tego, że uginamy prawą nogę i zaczynamy krokiem do przodu. Raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, hop, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i zmieniamy teraz dynamicznie kierunek, hop, na raz, raz, raz.
Raz i zmieniamy ustawienie rąk. I hop. I hop. I hop. I hop. I hop. Otwieramy rękę, która jest po zewnętrznej. I hop. I zmieniamy to. Otwieramy rękę po zewnętrznej. Do przodu krok. Do tyłu. Hop. 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 Otwieramy cały czas, utrzymujemy kontakt tylnej nogi z podłogą. Wychodzimy na palce i do przodu się wysuwamy. Hop. Hop. I jeszcze trochę, jeszcze 30 sekund. Tutaj opieramy się o czas, nie o ilość powtórzeń. Chodzi nam o to, żeby nasz błędnik dostał odpowiednią ilość zmian kierunku. Informacji o tym, że raz jesteśmy w jedną stronę, w drugą stronę. Będziemy dzisiaj mocno stymulować nasz błędnik. Hop. Hop. I jeszcze chwila, jeszcze 10 sekund. Świetnie sobie radzisz, możesz przyspieszyć, jeśli chcesz. Jeśli nie, zostać w poprzednim tempie. Wszystko po to, żeby pobudzić błędnik. A jednocześnie zaktywizować przepływ ruchu w naszym ciele. I ostatni raz wracamy do centrum. Teraz skupimy się na chodzie. Będziemy chodzić przód, tył, czyli tak jak poprzednio. Wysuwamy do tyłu lewą nogę, prawą rękę do przodu. Hop, hop i zmiana. Do przodu, na przemian, hop i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Trzymamy naprzemienność ruchu. Zaznaczamy akcję bioder. Ruszamy biodrami. Jest to dość nienaturalne, nawet trochę śmieszne może dla nas, ale w ten sposób przypominamy sobie, jak poruszać naszym ciałem. Przód, tył, akcja rąk, akcja bioder. Przód, tył. Akcja rąk, akcja bioder, naprzemienność. Hop. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i proste dla nas. Hop. Akcja rąk, akcja bioder. I znowu poruszamy się w czasie, nie poruszamy się na ilość powtórzeń, tylko chodzimy przód, tył, zaznaczamy biodro. Hop. Zaznaczamy biodro, zatrzymujemy się, zmieniamy kierunek. Nasz błędnik dostanie cały czas informacje o tym, jak wprowadzić napięcia w ciele, kiedy zmieniamy kierunek. I jeszcze 10 sekund. Jeszcze chwilę. Jeszcze kilka kroków. Świetnie sobie radzisz. Może się trochę gubisz. Im mniej o tym myślisz, tym bardziej to jest płynne, tym bardziej to jest naturalne. Im więcej staramy się zastanawiać nad tym, która ręka, która noga, tym bardziej gubimy rytm, tym bardziej gubimy krok i siebie w przestrzeni. Więc pozwól swojemu ciału naturalnie płynąć w przestrzeni, zmieniać kierunek ruchu. Ostatnie 10 sekund. Trochę to wydłużyłem. Czemu nie? Wydaje się proste, a jednak może trochę nastręczać nam kłopotów. Hop. I ostatni krok do tyłu. Wracamy do centrum. Weź teraz głęboki wdech do brzucha. Ubierz uśmiech na twarz. I wydech. Teraz sięgniemy znowu trochę do świata wschodu, czyli będziemy pracowali z przeniesieniem ciężaru na boki, tak jak proponują to w nauczaniach Tai Chi. Czyli stajemy szeroko, otwieramy ręce i pracujemy w taki sposób, żeby przestawić nogę do boku, przenieść środek ciężkości, wydech. Wdech, wracamy i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech
I wydychamy do boku, wyciągamy nasze ręce. Wdech i wydech. 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 Wdech i wydychamy. Mocno wyciągamy nasze ciało. Na środku wdech i do boku wydech. Mocno wyciągamy nasze ciało. W ten sposób znowu stymulujemy nasz błędnik i jednocześnie rozciągamy i aktywizujemy długie linie ruchu w ciele. I wdech i wydech. Wdech. Zauważcie, że mam cały czas kontakt stóp z podłogą. Nie odrywam ich przy rozciąganiu. Zostawiam duży palec na podłodze. I wydech. I ostatni raz. I wracamy do centrum. Głęboki oddech, ubieramy uśmiech. Teraz zmienimy ćwiczenie i popracujemy trochę z krzesłem. Możecie wziąć sobie małe krzesełko, większe krzesło, to wszystko zależy od Waszych możliwości. Będziemy pracowali nad przechodzeniem nad krzesłem do przodu i do tyłu. Jeżeli czujecie się niestabilnie, niepewnie, możecie się przytrzymać z boku czegoś, możecie wziąć większe krzesło, przytrzymać się drugiego krzesła. Wszystko zależy od Was. Możecie się wykazać kreatywnością. Więc zaczynamy. Przechodzimy do przodu. Najpierw prawą nogą, lewą dostawiamy. Prawa do tyłu, lewą dostawiamy. Lewa do przodu, prawa. Staramy się zrobić jak najwyższy krok. Prawa do przodu, lewą dostawiamy. Prawa do tyłu, lewą dostawiamy, lewa do przodu, prawą dostawiamy, lewa do tyłu, prawą dostawiamy. Chcemy zadbać o to, żeby zmienić dominującą nogę, żeby nie zawsze robić ruch jedną nogą, żebyśmy pobudzili obie strony. Żeby lewa noga, jeśli nie jest naszą dominującą nogą, też zrobiła dominującą pracę. To pomaga nam wzmocnić mięśnie, ale i też pobudzić nasz mózg do tego, żeby stworzyć nowe połączenia nerwowe. Żebyśmy nie działali odruchowo, a bardziej precyzyjnie. Prawa do przodu, lewą dostawiamy. Prawa do tyłu, lewą dostawiamy. Lewa do przodu, prawą dostawiamy. Lewa do tyłu, prawą dostawiamy. I zmieniamy za każdym razem nogę, która zaczyna. W ten sposób uczymy nasz mózg, że może wykorzystywać też lewą stronę bądź prawą jako dominującą. Wychodzimy poza nasz automatyczny schemat poruszania się. Każdy z nas ma jedną nogę dominującą. Łatwo to sprawdzić. Wystarczy podejść do piłki i spróbować ją kopnąć bez zastanawiania się. Odruchowo zrobimy to dominującą stroną. Hop. Specjalnie robię dodatkowy krok po przejściu nad krzesłem, żeby zatrzymać się, żeby uspokoić błędnik i żeby ugruntować ten ruch w swoim mózgu, żeby te połączenia nerwowe mogły się wytworzyć. Lewa do przodu, prawą dostawiam. Lewa do tyłu, prawą dostawiam. Prawa do przodu, lewą dostawiam. Prawa do tyłu, lewą dostawiam. Lewa do przodu, prawą dostawiam. Lewa do tyłu, prawą dostawiam. Teraz przejdziemy do następnego ćwiczenia. Wykorzystamy większe krzesło po to, żebyśmy zaktywizowali i pogłębili pracę nad przeprogramowaniem naszego mózgu, nad przeprogramowaniem tych głębokich wzorców, które w nas są, które w nas siedzą. Zaczniemy od tego, że będziemy obchodzili krzesło tyłem po to, żeby przeprogramować nasz
mózg, nasze wzorce, to co jest w nas głęboko zapisane. Przechodzimy dookoła, siadamy, jednocześnie bez użycia rąk staramy się podnieść z krzesła, przechodzimy tyłem, obchodzimy krzesło, siadamy, bez użycia rąk, obchodzimy znowu tyłem krzesło, siadamy na krześle, pach, wstajemy lewą stroną. To wszystko ma na celu wzmocnienie wzorców w naszym mózgu, przetarcie wzorców nerwowych w naszym mózgu. Zwykle robimy to przez jedną stronę odruchowo i nawet jeśli nie mamy miejsca, to tak staramy się to zrobić, żeby zrobić to przez jedną stronę. Obchodzimy krzesło i siadamy. Jednocześnie teraz wzmacniamy nasze prostowniki, wstając za każdym razem. Jest to ćwiczenie lekko siłowe dla naszego ciała. Hop, i w lewą stronę. Obchodzimy. Możecie zauważyć, że macie problem z krokiem do tyłu w jedną ze stron. To jest dość naturalne, ponieważ jeden ze wzorców jest mocniejszy. A my próbujemy nauczyć się robić to w obie strony z taką samą siłą i koordynacją, co pomoże naszemu błędnikowi, co uwolni nasz ruch od utartych wzorców. Pozwoli nam się na nowo cieszyć większą swobodą w ruchu poza utartymi wzorcami. Jeszcze dwa razy w lewą stronę obchodzimy krzesło, w prawą i ostatni raz w lewą stronę i w prawą. Te rzeczy wydają się nam bardzo proste, ale wbrew pozorom to jest bardzo duża praca dla naszego mózgu, dlatego żeby przeprogramować to, w jaki sposób odruchowo się poruszamy, która strona jest dominująca, dlatego tak ważne są te ćwiczenia. Przejdziemy teraz do następnego. Teraz proszę, żebyśmy zeszli na dół, usiedli wygodnie, gdziekolwiek, czy to na macie, czy na krześle, na sofie, z głową i plecami opartymi o ścianę, o podparcie. Rozstawi swoje ręce kilkukrotnie tak, żeby zrobiły się ciepłe i ułożyli je na czole, tak żeby było nam wygodnie. Teraz weźmiemy głęboki wdech ponownie do brzucha i wydech. Możemy zrobić lekki dźwięk wydychając. W ten sposób wyrzucamy całe napięcie, cały stres, który nagromadziliśmy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Dajemy informacje do naszej głowy, do naszego mózgu, że jesteśmy stabilni, bezpieczni. Ten dźwięk, który wydajemy w trakcie wydechu, jest sygnałem dla naszego organizmu, że się rozluźniamy. To taki trik dla uwolnienia endorfin, czyli hormonów, które rozluźniają nasze mięśnie i organy, potocznie zwanych hormonami szczęścia. Jeszcze jeden oddech. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień, za pracę nad naszymi wzorcami. Trochę inną niż do tej pory, trochę bardziej dynamiczną, trochę bardziej zaskakującą, zmieniającą kierunki. Dziękuję Wam bardzo za Wasze subskrypcje, za to, że polecacie nasz kanał swoim znajomym i za wszystkie komentarze, które znalazły się pod naszymi filmami i dotarły do mnie prywatnie. Do zobaczenia jutro.